poprzednim odcinku. Ale to was już są czerwone. Im więcej on jest bał. Kochani, to mogę zrobić idealny outfit check. Patrzcie, jakie pięknie szło. A więc, to jest moje łóżko. Tutaj nikt nie śpi, tak jak słyszałam. No malutki jest to pokoik. No ale też jest mało osób. Mega ciekawie się tak śpi, nie znając ludzi. To jest takie... I to nie jest mi pierwszy raz, okej? W Edynburgu tak mieszkałam, mieszkałam tak kilkukrotnie w Londynie. To jest najprostsze i najłatwiejsze. Zobaczymy, jaki jest widok do okna. Czy już widzę? Piękny. Nie wiem, czy Sewilla jest miejscem do zwiedzania, jakby bycia tutaj dłużej niż 2 dni. Bo nie ma tu ani jakby morza, żeby pójść sobie się odpocząć. No jest piękne miasto, to miasto mnie tak oczarowało już, jest przeboskie. Ale wiecie, jakby tak jak brzmi tytuł. Ja to miasto znam z serialu Violetta. Muszę się przyznać do tego, że ja byłam fanką Violetty. Jakby z moją siostrą codziennie o 17 siadałyśmy razem i oglądałyśmy Violettę. Więc to moja mama. Tylko no moja siostra jeździła na koncert, pojechała raz na koncert, więc była taką większą fanką, ale ja od 1 do 3 sezonu oglądałam z nią. No i w 3 sezonie Violetta tak gościnnie pojechała do Sewilli. I od razu mi się to miasto spodobało, po prostu jak widziałam, jakby przez co tutaj jestem. Przez to miasto wylądowało na liście moich wymarzonych podróży i jestem tutaj, a z Polski niełatwo dojechać tutaj, serio, naprawdę. Kłódka zawsze w takich podróżach pomaga. Okej, zamykam szafkę, akurat najpotrzebniej. Znaczy, kurde, no zostawiam tu komputer. Powiem, że jakby mój zakupoholizm tutaj się totalnie włącza i mam takie chcę to wszystko. Moi drodzy, mamy szczurowki, są ogromne. Oczywiście schowałam się, żeby nie nagrywać w miejscu publicznym. Ogólnie kiedyś myślałam, że ta czekolada to jest tylko jakaś Nutella, czy ich rozpuszczona, to jest po prostu zwykła czekolada do picia. I to się macza. Uwaga, zobaczymy, jak smakują. Ja teraz jestem zawstydzona, że nagrywam tak, ale muszę się tego nauczyć. Dobra, bardzo dobra. Jestem... usatysfakcjonowana. Patrzcie. O, grzyby. Nie znam za dokładnie historii tego miejsca, ale wiem, że jutro będę tam na górze. Ale to chyba nawet się tak nazywasz, to są grzyby. Nie pamiętam jej nazwy, tego miejsca. Pamiętam, że robiło zawsze na mnie wielkie wow, jak oglądałam tą scenę, kiedy Ludmiła śpiewała Federico piosenkę. Nie, odwrotnie. Federico śpiewała piosenkę. Oh, quiero mi amor, ya está mi corazón. Ok, nie wiem po hiszpańsku, znaczy studiowałam hiszpański przez rok. Coś tam rozumiem, ale śpiewać w lepce można też bez znajomości słów. Ja jestem brudna po tych czurowach. Ja mam wrażenie... Ej, pierwszy raz się nie ubrudziłam, to jest niesamowite. Proszę medal. Co zauważyłam, masę pięknych sklepików dla zakupoholików, więc mam ochotę wejść do każdego. Dużo Polaków. Bardzo dobre czurosy. Kupiłam sobie w ogóle drugą spinkę, bo stwierdziłam, że ta jest piękna, bardzo mi się podoba, ale kupiłam też taką na jutro do mojej stylizacji z różą, więc też jest bardzo ładna. Może komuś potem dam w ręce. Jest mega pięknie tutaj. Jestem w McDonaldzie, ale powiem wam licha, bo tak naprawdę nie ma żadnego menu dla wegetarian. Na przykład jakby to wszystko fajnie, dużo jest ciekawych rzeczy, ale nic nie jest bez mięsa. Co ja mam teraz zjeść? Kurde. Sałatkę. Mega popularne tutaj jest dla turystów oczywiście jazda dorożką. Jest to mnóstwo koni z dorożkami, może sobie zobaczyć. Nawet w Violetcie była taka scena. A tam jest wesele chyba. Zbijam, bo muszę. Kochani, właśnie przez przypadek obejrzałam flamenco na ulicy i jestem mega zadowolona. Zawsze wrzucam coś dla występujących na ulicy, oglądać ich pracę, no bo kurczę jednak
artyści. Muszę wspierać artystów. A coś chciałam powiedzieć. Nie wiem. Bardzo ładnie tutaj jest, naprawdę bardzo się śmieszna jest cywilna i to są totalnie moje klimaty. I teraz mam na liście nauczyć się flamenko. Jest to przepiękny taniec. A więc tutaj jest najpopularniejsze miejsce, czyli Plaza de España, do której w końcu dotarłam. I na tym moście, nieważne, coś źle z tym. Powiem tylko tyle, jestem pewna, że jest przepięknie. Mam nadzieję, że następnym razem przyjadę z moją drugą połówką i będę mogła przypłynąć się kajakami w romantyku. To jest moje marzenie. Fajnie tu być. Będzie bardziej jakoś wow. Chyba w świetle takim zachodzącego słońca jest najpiękniejszy. Życzcie mi, żebym bardzo bezpiecznie dotarła do tego hotelu, ale jest fajnie. Do jutra. Mamy 9:00. Chyba pora wstać. Było dobrze, jakby noc spokojna. Ja nie wiem, czy jestem przykryta poduszką. No i teraz zaczęłam kolejny dzień, teraz już jestem po śniadanku, tak się obżarłam, że nie wiem, czy teraz się ruszę. Mój plan to jest Plaza de España po raz trzeci i ostatni. I potem ogóle kupiłam sobie bilet na flamenko, więc się nie mogę doczekać. Flamenko 17:30, więc muszę się zbierać, muszę wszystko zobaczyć. I stacja wylotem. Jesteś jak turystka z tym selfie-stickiem. Powiem tak, jest o wiele więcej ludzi niż wczoraj. Kochani, to mogę zrobić idealny outfit check. Patrzcie, jak piękne tło. Czekam na to spódnicę, żeby nałożyć. Jest od dawna i tutaj, więc jestem mega się cieszę. No i ten kwiat świetnie pasuje, uwielbiam go. No jest pięknie. No ja chcę tańczyć flamenko, ale nie umiem. Już mam klapki, które zrobiły mi bardzo wielkie szkody na stópkach. Mam ogromne sińce, ogromne. Powiedz, że jesteś turystką w Hiszpanii, bez wyjścia, że jesteś turystką w Hiszpanii. Zacznę. Jestem tak spocona, mam tak mokrą dupę. Przez to, że mam też tą długą spódnicę. Po prostu masakra. Mam stopy, muszę się chodzić o tak. Bo inaczej tak nie bolą. Naprawdę bardzo żałuję, że nie mam teraz swoich kroksów przy sobie. Bo to jest wygoda nad wygodami. Pęsknię. Ale jest pięknie, moje drodzy, jest pięknie, życie jest piękne. I love it. Właśnie jestem w Starbucksie i trochę chcę popracować. Niestety zmieniłam się plany, ponieważ miejsce, do którego miałam iść, okazało się, że trzeba wcześniej zarezerwować. No i niestety ja już mam coś. Zrobiłam sobie krembele ice cream. Więc tylko pani Pintesa. I w ogóle mega dziwna akcja, ponieważ ja przyszłam sama. Powiedziałam temu panu, że no tylko jedna osoba i mówi tam te takie dodatkowe miejsce lepsze. Podszedł do mnie i zapytał mnie, jeszcze było mnie, jak tam było, nie wiem, czy widział, że ja płaczę jako jedyna, nie wiem, nie mam pojęcia, ale podszedł do mnie i powiedział, że mam bardzo dużo bólu w sobie chyba, że flamenko jest dla mnie. Tak, chyba coś jest z
coś prawdy. Moja loneliness, moja samotność. Chcę tylko powiedzieć tym filmem, żebyście po prostu kupili ten bilet lotniczy i pojechali tam, gdzie chcecie. Niesamowicie tu być, w końcu. Kochani, jestem jak Wojciech Cejrowski. Idę boso, bo moje stopy już nie wytrzymują tych kawków i moich odcisków. O, ja miałam brudne stópki!